Dzień dobry, Jadwiga Guerrero-Vandermeiden. Spotykamy się dzisiaj w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego z panem profesorem Janem Kiełbasą, by porozmawiać na temat zagadnienia transcendentaliów, a także przy okazji książki, którą pan profesor na ten temat napisał. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie profesorze, temat transcendentaliów w samopojmie to termin, który pojawia się i w filozofii średniowiecznej, ale także ma swoje pewne znaczenie w filozofii nowożytnej, a później współczesnej. Jednak te znaczenia się różnią. Kiedy mówimy, myślimy, że coś jest transcendentalne w filozofii nowożytnej, mamy na myśli coś innego niż to, co pod tym terminem rozumieli filozofowie średniowiecza. Czym jest transcendentale dla myślicieli średniowiecza? To jest pytanie, które od razu odsyła do etymologii słowa transcendentale. Nie, no, od słowa transcender, czyli przekraczać. Można powiedzieć, że pierwszą podstawową zupełnie charakterystyką transcendentaliów w myśli średniowiecznej jest właśnie to, że przekraczają podziały, takie standardowe podziały na gruncie logiki przyjęte, podziały na gatunki, na rodzaje gatunki indywidua, podziały według tego, co zwyczajowo nazywamy drzewkiem Porfiriusza, jako ponadrodzajowe, jako te, które przekraczają nawet najwyższą jednostkę w tym podziale, czy najwyższą, szerszą zakresową jednostkę w tym podziale, czyli rodzaje, transcendentalia mają mieć własność powszechności. Są tymi, no właśnie, własnościami bytu. Przyjmie na razie formułę, którą w tekstach średniowiecznych znaleźć można. Passiones entis. Są tymi zatem własnościami bytu, które mają każdemu bytowi bez wyjątku przysługiwać. Czasem pół żartem, pół serio mówię, że są transcendentalia bardziej powszechne niż powszechniki, czyli uniwersalia, które mogą jednakowoż mieć bardziej kategorialny charakter. Nie muszą obejmować całości bytu, każdego bytu poszczególnego, wręcz przeciwnie, właśnie jako uniwersalia, jako to, co powszechne, ale właśnie mniej powszechne niż transcendentalia, coś wyłącznie na poziomie ogólności orzekają. Natomiast, jak się wydaje, dominująca w średniowieczu tradycja myślenia transcendentalnych jest taka, by wiązać je z bytem poszczególnym. Transcendentalne jest pewną własnością przysługującą każdemu bytowi indywidualnemu. Uniwersalne oczywiście jest z tego punktu widzenia czymś innym, bo jest czymś na poziomie właśnie gatunkowym czy rodzajowym, a nie indywidualnym. Zatem transcendentalia ponadrodzajowe, powszechne, komunissima, jak mówiono w średniowieczu, własności bytu, ale też pojęcia w umyśle. Pierwsze pojęcia. Czasami używali autorzy średniowiecznej formuły prime intentiones albo prime impressiones apud intellectu. A więc te pierwsze jawiące się w naszym myśleniu pojęcia, przy czym nie musi to być pierwszeństwo w znaczeniu chronologicznym. To pierwsze oznacza tutaj no, najbardziej podstawowe, najbardziej podstawowe. Te, co do których w procesie analizy nie możemy dojść na końcu, do których dochodzimy na końcu, których już nie można na bardziej podstawowe, elementarne rozłożyć. W tym sensie mówimy o ich pierwotności, że są najbardziej podstawowe. Powszechne, pierwsze w znaczeniu pierwotne, najbardziej podstawowe. Takie dodatkowo, które są no, równozakresowe z bytem. To zresztą termin nie wcześniej podana powszechność, to, że przysługują każdemu bytowi, już miałoby to oznaczać. Ale właśnie pojęcia, prawda? Tym razem mówimy o pojęciach umyśle. To jest od razu problem, który sam miałem i który, jak rozumiem, autorzy zajmujący się koncepcjami transcendentali w średniowieczu muszą jakoś sobie stawiać. To jest problem taki, czy mówimy o czymś, co należy do porządku ontologicznego, czy raczej o czymś, co należy do porządku epistemologicznego, albo wręcz do porządku lingwistycznego, semantycznego. I kiedy bowiem mówi się o transcendentaliach, także w średniowieczu mówi się, jako o znaczeniach. Mówiłem wcześniej, że funkcjonuje w średniowieczu termin passiones entis, co tłumaczy jako własności bytu. Ale również o transcendentaliach mówiono, że to są modi significandi,
a więc sposoby oznaczania. Nie tyle sposoby istnienia, jak sposoby oznaczania. Tak czy owak, takie sposoby oznaczania, które mają własność powszechności. Czy zatem mówimy o własnościach bytu, powszechnych własnościach bytu, czy o pojęciach, pierwszych, podstawowych pojęciach umysłu, czy o znaczeniach, które mają mieć charakter powszechny, no to jest właśnie taka cecha wyróżniająca transcendentalia w myśli średniowiecznej. Ich, można powiedzieć, taka maksymalna ekstensja. A pomimo, że samo przedstawienie problemu już może różnicować autorów, bo widzimy, że możemy rozmawiać na temat epistemologiczny albo ontologiczny, to czy możemy mimo wszystko podać jakąś listę tych określeń równozakresowych z bytem, która dominowałaby dyskusję średniowieczną nad owymi najbardziej powszechnymi określeniami bytu? Tak, to z jednej strony można się odwołać do dominującej praktyki, a z drugiej strony do pewnych szczególnych procedur zastosowanych przez niektórych filozofów średniowiecznych w niektórych tekstach, które mają wyprowadzać pojęcia transcendentalne w sposób systematyczny. Jeśli chodzi o praktykę powszechną, dość powszechną, to jest tak, że pojawiała się refleksja na temat transcendentaliów, najczęściej przy okazji refleksji na temat imion boskich. Czy pytanie atrybuty Boga. No, to było pytanie, które generowało potem pytanie o powszechne własności bytu. No, to, co w szczególności przysługuje Bogu, często mówiono, że przysługuje źródłowo, przysługuje w stopniu doskonałym. To miało również przysługiwać wszystkim bytom, choć wtórnie, w sposób pochodny, w sposób jakiś tam słabszy, ale miał również przysługiwać wszystkim innym bytom. Ale było to wyprowadzane właśnie z refleksji na temat imion boskich. To też oczywiście potem skutkowało tym, że szukano jakichś związków przyczynowych między imionami boskimi, atrybutami boskimi i tymi właśnie powszechnymi własnościami bytu, także dotyczącymi bytów stworzonych. Próbowano odwoływać się do Boga, czy do poszczególnych osób Trójcy Świętej, by wskazywać jakąś relację przyczynową między nimi, a tymi właśnie transcendentalnymi własnościami każdego bytu stworzonego. Czy odwołano się do przyczynowości sprawczej, czy do przyczynowości formalnej, czy do przyczynowości celowej. No, raczej nie do materialnej. Do tych trzech typów przyczynowości odwoływano się, by pokazać, że właśnie dlatego wszystkie byty mają te powszechne własności, że pozostają w relacji skutku do przyczyny, czyli do tych boskich atrybutów. Prawda? Od razu powiedzmy, o jakich atrybutach mówimy, o jakich imionach boskich, które generują refleksję na transcendentali w takim teologicznym kontekście. Mianowicie mówimy o pojęciu bytu, ens, pojęciu jedności, unum, pojęciu prawdy, verum, pojęciu dobra, czyli bonum. To jest ten zestaw transcendentaliów najczęściej przywoływany. W gruncie rzeczy, poza dość osobliwą konstrukcją, którą proponuje na przełomie XIII-XIV wieku Don Scott, znacznie rozszerzając listę transcendentaliów, ale ze względu na to, że oprócz tego klasycznego zestawu, który również jak najbardziej Don Scott zachowuje, oprócz tego ma jeszcze inną koncepcję transcendentaliów, tak zwane transcendentalia dysjunktywne, które dopiero w parze, opozycyjnej parze, są równozakresowe z bytem. Żadne z pojęć tej pary nie jest równozakresowe z bytem, natomiast w parze mogą pokryć cały zakres przedmiotowy bytu. To są wtedy pojęcia takie jak jedno wiele, jak skończone, nieskończone, stworzone, niestworzone, to co urzeczywistnione, to co potencjalne. Ale to jest stanowisko dość osobliwe, szczególne, właśnie te transcendentalia dysjunktywne, czyli takie, które dopiero w parze jako opozycja, a nie pojedyncze pojęcie, równoważą zakresowo pojęcie bytu. Wspomniałem też, że pojawia się u niektórych autorów przynajmniej pewna procedura, w miarę systematyczna procedura wyprowadzania pojęć transcendentalnych czy transcendentalnych.
Mam na myśli w szczególności Tomasza z Akwinu. Który skądinąd zresztą reprezentuje podejście takie mniej osadzone w kontekście teologicznym, a jego słynny tekst o transcendentaliach, rozpoczynający Quaestiones disputate de veritate, przecież ma charakter takiej refleksji ściśle filozoficznej, argumentacyjnej. To miałem na myśli, ale chcę też od razu powiedzieć, Pani Jadwigo, że nie można też zaprzeczyć, że Tomasz, poza tym dokładnie tekstem, o którym Pani wspomniała, czyli poza pierwszym artykułem pierwszej kwestii dyskutowanej o prawdzie, de veritate, odwołuje się również do tego standardowego w średniowieczu teologicznego wyprowadzania transcendentaliów z refleksji nad atrybutami Boga. Tak czyni w innych partiach, tego samego tekstu zresztą, de veritate, tak czyni w sumie teologii. Więc można powiedzieć, że on wcale nie porzuca tej tradycji. Tak. Natomiast oprócz tego ma coś własnego. To jest właśnie ten koncept, który przedstawił de veritate, który jest, myślę, taką ściśle filozoficzną drogą dochodzenia do transcendentaliów. Mianowicie on próbuje pokazać, że z samej analizy bytu w różnych ujęciach, rozpatrywanego pojedynczo, oderwaniu, rozpatrywanego relacyjnie, odniesieniu do czegoś, rozpatrywanego pozytywnie, afirmatywnie bądź negatywnie. Z różnych takich sposobów ujęcia samego pojęcia bytu można wyprowadzić różne inne pojęcia transcendentalne. I krok po kroku pokazuje, jak to można zrobić. No, że z pojęcia bytu, które jest wyjściowe, można wyprowadzić pojęcie, no właśnie, pojęcie rzeczy, res, czyli tego, co jest pewnym pozytywnym określeniem, czym rzecz jest. Bo też jego lista transcendentaliów jest nieco dłuższa niż ta już wymieniona standardowa lista. Wspomnieliśmy o czterech, pomijam tutaj transcendentalia dysjunktywne, tu za szkoda. Ale mówiąc o tych, które się wywodzą z refleksji nad atrybutami boskimi, mówiliśmy o czterech transcendentaliach. Lista kanoniczna, tak powiedzmy, Tomasza, ta przedstawiona właśnie w De Veritate, obejmuje sześć pojęć. Czy one są redukowalne do tych czterech podstawowych, to jest inna kwestia. Ja zastanawiałem się też kiedyś nad tym, czy można... No po prostu fakt pewien, który się dokonuje w myśli Tomasza, to, że on wymienia sześć transcendentaliów na tej swojej kanonicznej liście, a kiedy się przyjrzeć, które w gruncie rzeczy później jakoś analizuje bardziej szczegółowo, to okaże się, że analizuje te cztery podstawowe. Dwa z pojęć transcendentalnych wyliczonych de veritate są w gruncie rzeczy tak po macoszemu traktowane, pomijane. No pytanie, czy to jest coś akcydentalnego, coś przypadkowego, tylko czy jest tam jakiś zamysł, czy na przykład Tomasz uważał, że można je zredukować do tych czterech, któregoś z tych czterech pojęć. To jest rzecz pewnie warta namysłu, ale konsekwentnie powiedzmy, jaka ta lista jest w komplecie, prawda? Oprócz pojęcia bytu, pojęcia rzeczy, mamy pojęcie jedności znowuż, ale wyprowadzone tym razem nie z atrybutu boskiego, prawda? Jedności Boga, ale wyprowadzone z czego? Z analizy bytu jako ujmowanego indywidualnie, samego w sobie, w pewnej negatywnej czysto charakterystyce, jako wewnętrznego niepodzielenia. Byt wewnętrzny niepodzielony to jest jeden byt, według Tomasza. Co to znaczy wewnętrzny niepodzielony, to jest też jeszcze kwestia do dyskusji. Ale mamy zatem trzecie transcendentale, poens, poes, rzeczy, po unum. I teraz Tomasz powiada, można też rozpatrywać byt przecież w relacji do czegoś innego. Nie sam w sobie, afirmatywnie, w czym rzecz jest, nie negatywnie, czym nie jest, tutaj jest niepodzielony, ale można rozpatrywać w odniesieniu do czegoś innego, albo ze względu na to, co różni ten byt od innych, albo ze względu na to, w czym on jest zbieżny z innymi, zgodny z innymi. Ze względu na różnicę bądź odpowiedniość, tak powiedzmy. I Tomasz mówi dalej tak, że w gruncie rzeczy, jeśli umiemy byt w odniesieniu do czegoś innego, ale próbując uchwycić różnicę między nim a tym czymś innym, no to wyprowadzamy stąd pojęcie transcendentalne, które on nazywa aliquid. Dosłownie należy to przetłumaczyć jako coś. Ale Tomasz podsunął od razu pewną etymologiczną eksplikację. Mówi, to aliquid to jest aliquid, coś innego. Czyli mówimy w gruncie rzeczy o transcendentale inności, różnicy, inności. Coś innego.
Tak jak przy charakterystyce jedności transcendentalnej, Tomasz mówi o tym, że jedno transcendentalne to jest ens indivisum in se, byt niepodzielony w sobie, tak kiedy będzie mówił o transcendentale aliquid, czyli tym, co nazywam tutaj odmiennością, czyli innością, czy różnicą, będzie mówił, że jest ens divisum ab alis, byt oddzielony od innych, wewnętrznie niepodzielony, oddzielony od innych. Jeden, wewnętrznie niepodzielony, a zarazem odmienny, odrębny, oddzielony od innych. Można, powiada Tomasz dalej, rozpatrywać byt w odniesieniu do czegoś innego, ale nie ze względu na różnicę, ale ze względu na zgodność, odpowiedniość, secundum convenientia. I wtedy mówi, możemy rozpatrywać byt w odniesieniu do jakiegoś podmiotu. On ten podmiot nazywa po prostu duszą, anima. W odniesieniu do duszy. Kiedy podmiot w odniesieniu do duszy rozpatrujemy, to traktujemy to odniesienie albo do duszy jako podmiotu poznającego, albo do podmiotu pragnienia, chcenia. I kiedy rozpatrujemy byt w odniesieniu do duszy jako podmiotu poznającego, czy do odniesienia do umysłu, gruncie rzeczy, no to wówczas wyprowadzamy stąd transcendentale verum. Bo to odniesienie do umysłu, odniesienie bytu do duszy, podmiotu poznającego, wskazuje nam na ten aspekt bytu, którym jest jego poznawalność. Możność pomyślenia prawdziwego. Więc verum, kolejne to już jest piąte, jeśli dobrze liczę, prawda, na tej kanonicznej liście Tomaszowej transcendentale, jest wyprowadzone właśnie z ujęcia bytu w odniesieniu do jakiegoś umysłu. Tomasz potem jeszcze będzie się zastanawiał, czy to chodzi zawsze o jednego rodzaju umysłu, czy to odniesienie do umysłu nie należy jeszcze potraktować dwojako, jak odniesienie do umysłu skończonego, ludzkiego, bądź do umysłu boskiego. To innego typu relacje będzie powodowało. Ta relacja będzie za każdym razem nazywana adekwacją, dorównaniem, ale inny będzie kierunek dorównania, tak? Rzeczy do umysłu lub umysłu do rzeczy. No i ostatni zostaje. I ostatni zostaje, tak, transcendentale, czyli odniesienie, czyli rozpatrujemy byty w odniesieniu do czegoś innego, w zgodnym odniesieniu, tym razem w odniesieniu do duszy traktowanej jako podmiot chcenia, czyli jako wola, prawda? Odniesienie do woli. Odniesienie do woli, Tomasz powiada, ujmujemy byt jako ten, który jest przedmiotem pragnienia, spożądalny, czyli jako dobro. Pojawia się transcendentale bonum, dobro. To, co może być przedmiotem chcenia, przedmiotem pragnienia. Mamy zatem taki oto zestaw transcendentaliów na tej kanonicznej liście podanej przez Tomasza w pierwszym artykule pierwszej kwestii De Veritate. Ens, res, unum, aliquid. Zostawiam tutaj na tę interpretację, którą podaliśmy wcześniej. Verum bonum. Charakterystyczne jest od razu przez pytanie, domyślam się, że jednym z pytań, które się wtedy będą nasuwać, będzie to, czy aby nie ma tam jeszcze i pulchru, czy aby nie ma tam piękna. No, na tej liście nie ma. Co więcej, Tomasz faktycznie w żadnym ze znanych mi tekstów eksplicite nie zalicza piękna do pojęć transcendentalnych. Niektórzy badacze są przekonani, że można również na gruncie Tomasza potraktować piękno jako transcendentalne i że Tomasz w gruncie rzeczy wszystkie dane miał, żeby taki status pięknu nadać. Że niektóre fragmenty z sumy teologii, zwłaszcza z sumy teologii, pozwalały mu powiedzieć, że no, w gruncie rzeczy pulchrum doskonale spełnia te warunki, które stawia Tomasz pojęciom transcendentalnym. To można je rozpatrywać w odniesieniu do czegoś, w zgodnym odniesieniu do czegoś innego. Może być przedmiotem tyleż poznania, jak i pragnienia. Jeśli rozpatrywać to sławne powiedzenie, to Tomaszowe sformułowanie pulchra sunt quae visa placet. Rzeczy piękne to są te, które postrzegane, zobaczone, podobają się. No mamy tam motyw poznania, prawda? Postrzeganie. Więc odniesienie bytu do jakiegoś podmiotu poznającego. No i mamy odniesienie do woli, tak, aktów wolitywnych, podobanie się, podobanie.
Więc wydawało się, że wszystko pozwala na to, by uznać piękno za pojęcie transcendentalne. No ale choć no, gotów jestem przyjąć, że mógłby tak Tomasz pomyśleć, ale dowodów mocnych na to, że byłby gotów uznać piękno za transcendentalne, nie ma. No po prostu nie ma, że tak jak w tekście źródłowym, to czarno na białym. No jest to też taki transcendentalny najbardziej kontrowersyjny, a z drugiej strony moglibyśmy powiedzieć, że pośród tych podstawowych transcendentalnych, tych najczęściej wymienianych przez autorów dyskutujących to zagadnienie, wyróżnić można by takie dwa, do których dodać właśnie można by piękno. Mianowicie byłyby to takie transcendentalne, które nadają bytowi jakąś doskonałość, mają jakiś charakter perfektywny. W ten sposób myślę, że była dość powszechna zgoda co do tego, że i dobro, i prawda mają taki charakter. Z drugiej strony istniała również powszechna zgoda co do tego, że jedność takiego charakteru raczej nie ma. Ale pan profesor, który badał zagadnienie jedności transcendentalnej dość szczegółowo, szczególnie w wieku XIII, to też stanowi przedmiot, podstawowy temat książki pana profesora, wskazywał także na autorów, którzy dość osobliwie argumentowali, że także jedność może mieć taki charakter perfektywny, aksjologizujący. O co chodzi? Cóż oznacza, że jedność może nadawać bytowi doskonałość? Powiem tak, no jest, tak jak pani powiedziała, zgoda co do tego, że prawda i dobro, taki charakter doskonalący, dopełniający mają, no, ze względu na to, że po pierwsze relacje pewną dodają do samego pojęcia bytu. Relacje jakiego rodzaju? Relacje, która ma usprawniać pewne władze człowieka, intelekt bądź wolę. Prawda ma usprawniać nasze myślenie, z kolei dobro ma usprawniać, udoskonalać wolę jako władzę pragnienia, władzę pożądania. Natomiast o jedności mówiono, że ona nie dodaje żadnej relacji, w ogóle niczego pozytywnego nie dodaje. Dodaje coś czysto negatywnego, zaprzeczenie podziału. No i w związku z tym można powiedzieć, no na dodatek jest takim transcendentale, które w tym wyprowadzeniu Tomaszowym jest uchwytywane wtedy, kiedy rozpatruje się byt sam w sobie, nie w relacji do czegoś innego, więc nic nie może w innym zakresie jakiegoś innego bytu poprawiać, doskonalić, usprawniać, bo jest no, taką immanentną, czysto strukturalną właściwością bytu. No więc właśnie, czy może mieć w związku z tym jakiś charakter aksjologiczny, czy może pewną wartość wnosić? Ja brałem pod uwagę to, że faktycznie ogromna większość autorów średniowiecznych piszących o transcendentaliach na tej czysto negatywnej charakterystyce jedności poprzestaje. Brałem pod uwagę, że właśnie wyraźnie się odróżnia status jedności od statusu prawdy i dobra jako tych właśnie pojęć transcendentalnych o takim doskonalącym charakterze. No pytanie, co tutaj miałoby być perfektible dla jedności, co miałby podlegać doskonaleniu, skoro nie żadna władza człowieka, ani żaden intelekt, ani żadna wola, bo mówimy o jedności transcendentalnej jako pewnej własności immanentnej, niekoniecznie odnoszącej się do jakiegokolwiek podmiotu poznającego czy pragnącego. No więc właśnie, co takiego w strukturze bytu miałoby doskonalić jedność? To jest oczywiście sugestia taka, że to zaprzeczenie podziału wewnętrznego w bycie jest zaprzeczeniem jakiegoś ewentualnie niekorzystnego stanu rzeczy. Jeżeli mówimy, że to jest negatio divisionis, zaprzeczenie podziału, proszę zwrócić uwagę, to nie jest tożsame z zaprzeczeniem wielości wszelkiej. To Tomasz na przykład za chwilę będzie mocno podkreślał, że to nie jest to samo, co negatio multitudinis, zaprzeczenie wielości. Zaprzeczenie podziału. To sugeruje, że właśnie ten podział byłby czymś, co winno być zakwestionowane, by byt właśnie był tak naprawdę sobą. Zastanawiałem się w związku z tym nad sensem właśnie tego podziału ewentualnego, którego zaprzeczeniem miałaby być jedność. Pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, ale którą dość szybko odrzuciłem, była taka, o to, że się sugeruje tutaj jakąś absolutną niezłożoność bytu.
Gdyby miało być tak, że dobra jest absolutna niezłożoność, no to wtedy oczywiście mówimy o pewnej wartości jedności, ale moglibyśmy ją orzekać właściwie tylko o Bogu. Bo w tradycji, do której nawiązujemy, myślimy, że tylko Bóg jest absolutnie niezłożony. Wszystkie inne byty jakąś postacią złożoności są naznaczone. Jeżeli nawet nie są złożone z materii i formy, czyste inteligencje, no to jest w nich przynajmniej złożenie z możności i aktu. No, złożenie z istoty istnienia. Więc jakaś postać złożoności także na tym przysługuje. Zatem nie można, jak sądzę, traktować tego podziału, który ma być zaprzeczony przez jedność transcendentalną, nie można traktować jako jakąkolwiek złożoność. No bo wówczas miast mieć pojęcie jedności transcendentalnej jako równoważnej zbytem, mielibyśmy wyłącznie jedność jako atrybut boski. Nic innego nie jest tak niezłożone, tak absolutnie niezłożone jak Bóg. Wobec tego niekompletna niezłożoność. Zatem coś innego, szukamy co innego, więc może niesprzeczność. Może właśnie to, że jedność transcendentalna ma gwarantować to, że nie mamy w bycie jakiegoś pęknięcia takiego, które by czyniło ten byt czymś będącym, niebędącym zarazem. Rozumiem, że można myśleć o jedności transcendentalnej jako tej, która immunizuje, uodparnia by także zbyt na ewentualną właśnie taką dystynkcję byt-niebyt, prawda? Istnienie, nieistnienie. Ma jedność transcendentalna gwarantować, że to, co jest, jest i jest co więcej sobą. Nie jest czymś innym, nie jest czymś, co by miało jakąś inną istotową charakterystykę i inny akt istnienia. Ja na to chętnie zwracam uwagę i to uważam tutaj za taki moment, który być może ten walor doskonalący mieć. Tak? Że jedność transcendentalna oznacza, że mamy jedną tak naprawdę istotową charakterystykę. Może nawet w przypadku Tomasza to byłoby ewidentne. Jedną formę substancjalną konstytuującą ten byt. I mamy też tylko jeden akt istnienia, który ten byt czy jego istotę urzeczywistnia. Jedność formy i jedność aktu istnienia. To jest jakby to, co przekreśla podział na jakieś mozaikowe, powiedzmy, istotowe określenia i podział na rozmaite akty istnienia, które miałyby konstytuować. Jedna forma, jeden akt istnienia. To jest jakby asumpt po temu, by dopatrywać się tego charakteru wartościowania, tak, w tym transcendentale jedności. Pan profesor przebadał bardzo wielu autorów i omawia ich w swojej książce dyskutujący zagadnienie transcendentaliów, a pośród nich są tacy, którzy jeszcze nie doczekali się bogatszych komentarzy, ani nawet tłumaczeń, w tym zakresie przynajmniej tak. Czy mógłby Pan profesor wskazać, jakie to postacie i w kilku słowach przedstawić, na czym polega ich oryginalność myślenia? Znaczy tak, jest sporo już tekstów, które szczególne koncepcje transcendentaliów, takich autorów jak Tomasz Zakwinu czy Tomasz Szkod, przedstawiają. Jest też cała dość obfita praca intelektualna Jana Ericksena, który poświęcił się studiowaniu właśnie tego zagadnienia transcendentaliów, myśli średniowiecznej i na przykładach szczególnych jak Tomasza. I tak całościowo, ostatnie dzieło, wielkie dzieło Sena przed śmiercią opublikowane, było próbą pokazania, że można być może średniowieczną w ogóle zinterpretować jako dzieje myśli o transcendentaliach. Więc mamy też takie całościowe opracowanie, natomiast faktycznie są pewni autorzy, którzy albo, jeśli nawet są poddawani analizie, to na pewnym dość wąskim zakresie tekstu źródłowych się ta analiza opiera, albo wreszcie w ogóle są traktowani jako to takie figury nieznaczące. Bo o ile oczywiście trudno na przykład pominąć myśliciela, który wybitny pewnie nie jest, ale jest tym, który zapoczątkowuje właściwie w XIII wieku refleksję na transcendentaliów, myślę o Filipie Kanclerzu, którego tekst Summa de Bono
już właściwie w pierwszej połowie XX wieku został rozpoznany jako właściwie wejście w tą problematykę transcendentaliów w średniowiecznym ujęciu. Więc trudno rzecz jasna tego autora pominąć. Trudno pominąć dzieło przypisywane Aleksandrowi z Hales, Summa Theologiae, albo często mi się Summa Fratris Alexandrii. To dzieło pewnie pod patronatem Aleksandra za jego życia po części mogło powstawać, ale w dużym stopniu jest dziełem już jego uczniów i współpracowników. To trudno pominąć. Trudno pominąć oczywiście Alberta Wielkiego, jako tego, który dość szczegółowe analizy transcendentaliów w różnych tekstach przeprowadza, ale na przykład zauważyłem, że niekiedy nie bierze się pod uwagę czego, na przykład nie bierze się pod uwagę jego parafrazy metafizyki Arystotelesa. Owszem, bierze się pod uwagę teksty specjalnie poświęcone zagadnieniu dobra, na przykład De Bono. Bierze się pod uwagę tekst Summa de Mirabili Dei Scientia, zwany też Summą Teologii. Bierze się pod uwagę komentarz Alberta do De Divinis Nominibus, czyli imion boskich pseudodiernego. Natomiast no, z jakiegoś powodu mniej akcentowano właśnie te elementy koncepcji transcendentalnej Albertowej, które są wyłożone w metafizyce. Jeśli chodzi o Bonaventurę, tutaj też on był już oczywiście też uwzględniany w tych dyskusjach dotyczących transcendentali w średniowieczu, ale najczęściej odnoszono się tylko do Dobre Villocquium, czyli krótszej wersji jego komentarza do sentencji Piotra Lombarda, natomiast zaniedbywano pewne teksty mniejsze, może dlatego, że takie traktaty ściśle teologiczne, na przykład o tajemnicy Trójcy Świętej, te Mysterio Trinitatis. Więc też wydawało mi się, że warto te teksty włączyć w refleksję, włączyć w analizę i wydobyć z nich te wszystkie no, treści, które nie są zawarte w tych pozostałych części analizowanych. Myślę, że na tej samej zasadzie w swojej książce przywołam Sichera z Brabancji, który jest oczywiście autorem dyskutowanym, analizowanym, ale nie zaobserwowałem, by problematyka transcendentalizmu kogoś w ujęciu Sichera właśnie bardziej zajęła. Czasem w jego kwestionezji metafizyka, w jego komentarzach do metafizyki, no są w znanych nam reportacjach, prawda, w znanych nam sprawozdaniach, relacjach z tych właśnie komentarzy, są pewne pasusy, pewne fragmenty, które ewidentnie można do analizy koncepcji transcendentalizmu wykorzystać. Ja również upatrywałem pewnego waloru w tym, co udało mi się napisać, w tym, że wprowadzam w obieg również analizy Piotra Oliwii, franciszkanina, bardzo radykalnego, należącego do kręgu tak zwanych spirytuałów, czyli tych, którzy radykalnie zaprzeczali prawu do posiadania własności prywatnej, co zresztą zostało uznane za heterodoksyjne. W każdym razie Piotr miał w związku z tym rozmaite trudne przygody, że tak powiem, z różnymi instancjami kościelnymi. Choć równocześnie no, uchodził za człowieka żyjącego w opinii świętości. Bywało tak. Więc ten Piotr Oliwii mnie interesował także jako ten, który właśnie do refleksji nad transcendentalną, w szczególności nad jednością transcendentalną, wprowadza motyw, no właśnie też taki aksjologizujący motyw miary, która jest zarazem doskonałością. No, bo u niego akurat ta miara, która miała przysługiwać każdemu bytowi i czynić, nadawać mu jakąś doskonałość, nie musiała być związana z jednostkowością rozumianą, zwłaszcza ilościowo numerycznie. No, mogło być coś, co było no, taką najmniejszą w danej dziedzinie, właściwą dla danej dziedziny, najmniejszym kryterium pozwalającym właśnie zaliczyć coś do danego obszaru, do danej dziedziny przedmiotowej. Więc jeśli się coś takiego znalazło, jeśli się znalazło właśnie taką miarę dla danej rzeczy, no to traktował właśnie Piotr Oliwii jako jedność tej rzeczy i to taką jedność, która stanowiła jej doskonałości. Piotr Oliwii był jednym z tych autorów, którzy właśnie szczególnie intensywnie przeciwstawiali się temu, by jedność rozumieć czysto negatywnie, tylko jako to zaprzeczenie podziału. On nie przeczył oczywiście temu, że można tak definiować jedność, ale mimo przecież gdyby to wyłącznie było zaprzeczenie podziału, gdyby to czysto negatywna była charakterystyka, no to naprawdę jaką wartość by można było w tym upatrywać? Czy w zaprzeczeniu może być jakaś wartość? Nie, no to musi być coś dodanego. Tutaj wszedł
w pewien konflikt z dominującą tradycją, która mówi, że pojęcie transcendentalne jest równo zakresowe z bytem, wobec tego nie może realnie do bytu niczego dodawać. No bo co można realnie do bytu dodawać? Nie byt, a dodać nie byt, to nic nie dodać. No. Wobec tego, jeśli coś dodaje, powiadają autorzy średniowieczni, pojęcie transcendentalne do pojęcia bytu, to dodaje pewne znaczenie tylko. Znaczenie, które w samym pojęciu bytu wprost nie jest zawarte. O to mówiliśmy w przypadku pojęcia prawdy, dodaje właśnie ten sens poznawalności, odniesienia do jakiegoś podmiotu poznającego, do jakiegoś umysłu. W przypadku pojęcia dobra mówiliśmy o tej no, pożądalności, byciu godnym pragnienia, godnym pożądania, odniesieniu do woli, jako władzy chcenia. W przypadku właśnie jedności mówimy tutaj o z kolei o tym, że dodaje wyłącznie to zaprzeczenie podziału. W przypadku jedności zatem, powiada Piotr Oliwik, gdyby to tylko miało być zaprzeczenie podziału, no to czy naprawdę byłaby to wartość? No ale jeżeli nie, jeżeli to nie jest zaprzeczenie podziału tylko i wyłącznie, no to co? Czy mówimy wtedy, że jedność dodaje coś realnie do bytu? Wtedy łamałby się już łamałoby się to wymaganie, że jeśli coś dodaje pojęcie transcendentalne do bytu, to wyłącznie pojęciowo, wyłącznie jako znaczenie, a nie w rzeczy samej. Jest tutaj pewna aporia. Jeśli jedność faktycznie ma pewną wartość doskonalącą, jeśli wnosi jakiś motyw doskonalenia, to czy aby nie kosztem dodawania realnie czegoś do bytu? I tym samym już nie podlega tej charakterystyce transcendentalności, która była podawana jako obowiązująca, jako warunek transcendentalności przedmiotu. No, czyli postać rzeczywiście bardzo interesująca i w postaci, i widzimy, że są i postacie, i teksty jeszcze nieprzebadane, no ale z drugiej strony to zagadnienie tak ściśle wiązane ze średniowieczem przez niektórych, jak przez wspomnianego Jana Arcena, także uważane za centralne w ogóle dla całego średniowiecza, niemniej nie kończy się na samym średniowieczu, ani tym bardziej na wieku XIII, ma swoją historię także i swoje rozwinięcie dalej. Panie profesorze, czy planuje Pan jakieś dalsze badania właśnie nad tymi również nie do końca przebadanymi okresami, w których zagadnienie transcendentalne już było dyskutowane? Tak, jeśli chodzi o to, co jest moją ambicją i życzeniem, to faktycznie obiecywałem sobie, kończąc swoją rozprawę habilitacyjną, że to, co było jej kresem, będzie zarazem początkiem nowego namysłu, nowej pracy nad takim właśnie rozumieniem transcendentaliów, jakie w kolejnych dwóch stuleciach, XIV i XV się pojawia. Przy czym nie myślałem tak bardzo o koncepcji transcendentalizmu Duza Szkota, która wydaje mi się całkiem dobrze już opracowana, do tego stopnia, że jeden z badaczy myśli średniowiecznej, niemiecki badacz Ludger Hohenfelder, traktował filozofię Duza Szkota jako nowy początek, czy drugi początek metafizyki, ze względu na to właśnie, że jest to nauka scientia de transcendentibus, nauka o transcendentaliach. I uważał, że w związku z tym należy na tym się skupić, jako właśnie na jakiejś innowacji dzieł metafizyki, bo metafizyce bytu mamy teraz właśnie metafizykę jako wiedzę o transcendentaliach. Więc myślę, że tu Szkot, owszem, na pewno wart jest uwagi, wart jest studiów, natomiast ja bardziej miałem zamiar skoncentrować się na zwłaszcza rozumieniu jedności transcendentalnej w ujęciu czy to Schreckharta, czy Mikołaja Skuzy, z autorów, którzy no, są mocno przesiąknięci tradycją neoplatońską, tą metafizyką jedności, która właśnie epoki jeszcze późno starożytnej da się prowadzić. Których rozumienie jedności faktycznie jest, mam wrażenie, mimo wszystko wciąż dość zaniedbywane. Owszem, akcentuje się często właśnie tę dialektykę jedności wielości na gruncie myśli Mistrza Eckharta chociażby. Akcentuje się właśnie tę szczególną jedność uzgodnionych przeciwieństw
w Bogu, w przypadku Mikołaja Skuzy, jako coincidentia oppositoru, ale wciąż mam wrażenie, że takie systematyczne studium poświęcone transcendentaliom, w szczególności jedności transcendentalnych tych autorów, późnośredniowiecznych autorów, czeka na podjęcie. Także to jest wciąż coś, co sobie obiecuję. Mam nadzieję, że kiedyś to życzenie i ambicja stanie się też czymś do wykonania. No i tego my także życzymy. Mam nadzieję, że rzeczywiście kiedyś takie badania pan profesor będzie mógł zrealizować, a tymczasem jest książka, która zagadnienie to omawia. I na koniec jeszcze zapytam panie profesorze, gdyby mógł pan profesor nam przybliżyć, jaka była podstawowa motywacja, podstawowa inspiracja do podjęcia właśnie tego zagadnienia. Bo już widzimy, że z całą pewnością była to próba wypełnienia jakiejś luki w istniejących badaniach, ale tak wewnętrznie, cóż pana profesora motywowało do akurat podjęcia tego zagadnienia? Czy powiem tak, że odpowiedź będzie może trochę patetyczna, ale bardzo prawdziwa dla mnie zarazem. Że no to, co pierwsze, jest pierwsze, że po prostu trzeba w myśleniu jednak od tego, co pierwsze wychodzi. Jeśli przyjmiemy, że w średniowieczu myślano transcendentalnie jako tych właśnie pierwszych, podstawowych pojęciach, Tomasz za chwilę wręcz domagał się, by tym się zajmować, bo inaczej grozi nam, jeśli nie potrafimy dojść do pojęć pierwszych, ukłamiających myślenie, to grozi nam popadnięcie w regres nieskończoność. Jeżeli nie będzie tego, co pierwsze, to będziemy wciąż szukać podstawy dla naszego myślenia. I z takim poszukiwaniu podstawy, szukaniu tego, co pierwsze, znalazłem właśnie transcendentalia. Na osobliwie jedność transcendentalną właśnie jako takie pojęcie, które też ma przecież ogromną tradycję, ogromną historię rozważań dotyczących jedności od starożytności prowadzone. Od Parmenidesa, od Pitagorejczyków, od Platona i neoplatoników. Wydawało mi się na tyle inspirujące, na tyle warte podjęcia, że na tej właśnie, na tym pojęciu transcendentalnym się skoncentrowałem, na pojęciu jedności transcendentalnej. Także ze względu właśnie na to, że szukając w różnorodności, wielości czegoś wspólnego, czegoś, co mogło być właśnie takim jednym podstawowym, jednym fundamentem, no też siłą rzeczy musiałem trafić na to pojęcie jedności, która nie wyklucza wielości, nie wyklucza różnorodności. Moglibyśmy powiedzieć właśnie o tym, jak w rozmaitych relacjach jedność z wielością pozostaje, jak często towarzyszy jedność wielości. Jedność w znaczeniu transcendentalnym może doskonale współbrzmieć z wielością w nietranscendentalnych sensach. Może współbrzmieć z wielością, no, jedność, powiedzmy, jedność numeryczna, najmocniejsza, jedność tożsamości, może iść w parze z wielością indywiduów w ramach jednego gatunku. Znowuż jedność gatunku może iść w parze z wielością gatunków na gruncie jednego rodzaju. Można mówić o jedności analogicznej, przez przyporządkowanie znowuż do czegoś jednego, to jest najsłabszy rodzaj jedności. No, ale w każdym razie nie jest tak, że jak mówimy jedno, to faktycznie jakiś rodzaj przemocy intelektualnej stosujemy wobec rzeczywistości różnorodnej, wielorakiej. Nie zaniedbujemy wcale różnicy wtedy, nie musimy wcale redukować wszystkiego do tożsamości. Szukając tego, co pierwsze jedno, nie musimy wcale rezygnować z tego, co myślę generuje też ta tomaszowa analiza transcendentale aliquid. Coś innego, prawda? Różnica, wielość. W gruncie rzeczy przecież można potraktować to transcendentale jako emblematyczne dla wielości, do zróżnicowania. Jedność, wespół, inaczej co prawda wtedy rozumiemy, wielość. Tak, bo też pan profesor badał nietranscendentalne sensy jedności, tak, one również są omówione w książce, którą pan profesor napisał. Panie profesorze, życząc powodzenia w dalszych badaniach nad tym, co pierwsze, dziękuję bardzo za rozmowę i wszystkim państwu za uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo.